Szczęść Boże, coś wam powiem. Są skarby, które chcielibyśmy koniecznie posiąść, nie patrząc na koszty. Są osoby, dla których jesteśmy w stanie uczynić wszystko i chcielibyśmy przebywać z nimi bez przerwy. Są sytuacje, w których nie patrzymy nerwowo na zegarek. Są momenty, kiedy chcielibyśmy powiedzieć: chwilo trwaj. Jeżeli pośród tego wszystkiego jest Jezus Chrystus, Jego obecność w naszym sercu, a także Jego Ewangelia, to znak, że znaleźliśmy największy skarb, drogocenną perłę. I teraz sprzedajmy wszystko, co posiadamy, by panowanie Jezusa objęło nas całkowicie. Czyżby pojawił się sprzeciw? Każdy skarb, który pielęgnujemy, daje radość i poczucie przynależności. Troska o to, co kochamy, zakłada na przyszłość perspektywę dobrych dni. W tym jednak ważne jest poświęcenie i konsekwencja. Tylko tak możemy realizować swoje marzenia. Jezus uczy nas, że warto mieć marzenia i je realizować. Nie zapominajmy jednak, że dla nas podstawowym skarbem jest wiara. Nikt jej nam nie odbierze, nie ukradnie. Nie musimy nic dla niej sprzedawać, by ją pozyskać. Jednak musimy o nią dbać jako o najdelikatniejsze dzieło sztuki. Co prawda, wiary nikt nas nie pozbawi oprócz nas samych, jednak możemy ją stracić z dnia na dzień. Bo coś innego przyciągnie naszą uwagę. Jakaś błyskotka zaślepi nas, że stracimy z oczu to, co najważniejsze. Rolnik z dzisiejszej Ewangelii jest reprezentantem ludzi ubogich, a kupiec ludzi majętnych. Rolnik pracuje u innych, kupiec szuka pereł dla siebie. Choć wiele różni tych bohaterów, to Jezus pokazuje, że Królestwo Boże obejmuje wszystkich. Ani ubóstwo nie uprawnia, ani bogactwo nie dyskwalifikuje, żeby wejść do Królestwa Bożego. Nam nie wolno zapomnieć, że ono jawi się jako wielka gratka, szóstka w totka, wspaniała szansa, dla której warto zaryzykować wszystko. Gromadźcie sobie skarby w niebie, mówił kiedyś Pan Jezus. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. To o tym skarbie mówią obie dzisiejsze krótkie przypowieści. Bóg jest naszym największym skarbem. Jeśli tego nie zobaczymy, to szybko w naszej wierze ostygniemy, a może nawet ją utracimy. Melot stwierdza, że bohater przypowieści o skarbie miał szczęście. Nie szukał. Wykonywał normalną pracę. Niespodziewanie znalazł królestwo. Czy też lepiej, został odnaleziony przez królestwo. Podobnie jak Szymon z Cyreny, który wracał z pola w Wielki Piątek. Oznacza to, że na królestwo można się czasem natknąć całkiem niespodziewanie. Nieważne gdzie, nieważne kiedy. Pośród codziennych zajęć.